trwa runda trzecia pojedynku pomiędzy Kamilem Łączakiem w narożniku czerwonym z Concordii Knurów, a Tiborem Havelem w narożniku niebieskim z Witkowic. Przypomnę, że w rundzie pierwszej zawodnik miejscowego klubu był liczony, jednak zdołał się pozbierać i dalej prowadzi walkę. Tuż po zakończeniu tej walki nastąpi dekoracja zawodników w kategorii wagowej 63 kg. Natomiast musimy poczekać do rozstrzygnięcia tej walki. I koniec pojedynku. Zobaczymy, jaki będzie werdykt sędziowski. Wydawać by się mogło w przebiegu walki, że zwycięstwo należy się reprezentantowi Czech. Natomiast za chwilę będziemy mogli to potwierdzić bądź zaprzeczyć, bo sędzia ringowy zbiera już wyniki od poszczególnych sędziów. Kamil Łączak i Tibor Havel. Jednogłośnie zwycięża Tibor Havel z Witkowic i tym samym staje się zwycięzcą 7. międzynarodowego turnieju bokserskiego imienia Jerzego Krasnożona w Knurowie. W tej kategorii wagowej miejsce trzecie w tej kategorii zajmuje Arkadiusz Milewski z Walki Zabrze. Miejsce drugie Michael Smokowski z miejscowej Concordii Knurów, a miejsce pierwsze, wygrywając w walce finałowej przez RSC, zajmuje Irmantas Civitas z Kowna, Litwa. Są to triumfatorzy w kategorii wagowej 63 kg. Przed nami, proszę Państwa, jeszcze walka, która na pewno będzie stała na wysokim poziomie sportowym, ponieważ w tej walce ósmej będzie walczyła Lidia Fidura i Lilia Durnejewa. Obie panie są utytułowane, a obie panie są medalistkami Mistrzostw Europy. Kategoria wagowa 75 kg. Reprezentantka Polski narożnik czerwony, Lidia Fidura, narożnik niebieski, Lilia. Jest to jedyna walka kobieca w dniu finałowym. Przypomnę wcześniej, że Liliana Durniejewa walczyła z Katarzyną Brzeską z Legii Warszawa w kategorii wagowej niższej, 66 kg. Było to podczas eliminacyjnego dnia walk. W tej chwili trwa jeszcze sprawdzanie rękawic przez sędziego. Mam nadzieję, że walka pomiędzy paniami już niebawem się rozpocznie. Przypomnę, będą walczyły Lidia Fidura, reprezentantka Polski, i Lilia Durniejewa, reprezentantka Ukrainy w kategorii wagowej 75.
kg. Narożnik niebieski Liliana Durniejewa, narożnik czerwony Lidia Fidura. I już sędzia za chwilę rozpocznie walkę. Ring wolny, starcie pierwsze. Przypomnę, jedyna walka kobieca w finałowym dniu 7. Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego imienia Jerzego Krasnożona w Knurowie. Thank you.